Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Dzisiejszy poranek przyniósł mi skrobanie szyb. Niby temperatura na plusie, a szyba przednia i tak była zamarznięta. Dlatego w dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie, jakie podstawowe rzeczy powinniśmy wykonać przy naszym aucie, abyśmy nie byli zaskoczeni po prostu nad ranem, że nie możemy uruchomić samochodu, czy też go po prostu otworzyć. Zapraszam na rozmowę z ekspertem w dziedzinie mechaniki. Panie Robercie, jesień nieubłagalnie puka do naszych drzwi i też tutaj moje pytanie, jak zadbać o ten nasz samochód, abyśmy rano mogli szybko odjechać, aby nam szyby nie parowały, żeby pewnego zapachu też nie było w tym naszym aucie. O co należy zadbać w tym naszym aucie po lecie? Czyli program, jak rozumiem, cykliczny, standardowy, tak sporo roku. I tutaj pewnie trochę się powtórzymy, niektórzy z Państwa już słyszeli. Ale warte przypomnienia. Warte przypomnienia. Bardziej chyba pod względem takim, żeby się nie denerwować rano i nie zostać jakby z ręką w nocniku, nie spóźnić się do pracy i nie musisz korzystać z innych środków komunikacji, tak? Poza tymi wyznaczonymi sobie w celu. Więc co? Najpierw byśmy pewnie zaczęli od tego, że wiadomo, temperatura obniżyła się. Sprawdzi się ciśnienie w oponach, mimo że zaraz chwilę będziemy zmieniali pewnie opony na zimowe. No ale na pewno, jeśli ktoś jeździ na zwykłym powietrzu, nie na azocie, to ciśnienie w oponie spadnie. Tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, kolega mówił, że z pół bara spadło, tak? Tylko na różnicy temperatur na jednej, czyli taka podstawowa rzecz pierwsza, to jest właśnie to. Później ja osobiście bym zajrzał, zameczki przesmarował, tak? No bo któregoś pięknego po prostu poranka przymarznie. Choć tych samochodów z zamkami coraz mniej na tym... I tu ale... pan redaktor się myli. Każde auto ma zamek i my takie auto robimy. I drodzy Państwo, problem się zaczyna wtedy, kiedy kumulator wysiądzie i trzeba awaryjnie otworzyć auto. Już go się nie daje otworzyć, bo nikt nigdy tego zamka nie używał i nie smarował. Wszyscy, w większości pilotów używamy. Pilotów nikt tego nie używa i nie da się otworzyć. Gro pojazdów ma plastikowe kluczyki, więc nie da się tego na chama zrobić czy cokolwiek innego. Więc... bezpieczeństwo własnej kieszeni i uniknięcie tych problemów proponuję jednak smarować te zamki, mimo że ich nikt nie używa, one są pod zaślepkami często gęsto, ale muszą być i w każdym pojeździe są ze względu na awaryjne otwieranie. I to najczęściej się objawia właśnie w zimę, kiedy kumulator rozładuje się, czasami ktoś zostawi radio, lampkę, cokolwiek innego, nie otworzy się tego auta. Nie ma gdzie się wpiąć, osłony pod silnikiem, nie można się dostać do samochodu, to jest ogromny problem i to jest duży koszt, żeby dostać się do takiego pojazdu. Więc tutaj jakbym proponował jednak nasmarować te zamki. Nawet te awaryjne zamki. Nawet awaryjne nasmarować, no bo to jest taki okres roku. I zaczynają się nam klienci, którzy mówią, że na przykład ma dobry kumulator, miał bardzo dobry i dzisiaj nie zapalił. Ale ma, mówi, rok kumulator, pół roku. Właśnie takie pierwsze obniżenie temperatury wyłaniają takie mankamenty, wady, tak? No wiadomo, te produkty są coraz gorszej jakości, tu bez urazy dla producentów. One są po prostu po to robione, żeby generować zyski. Nie można mieć tutaj jakiś żalu do warsztatów, które montują. My po prostu montujemy to, co jest, ale my widzimy, że są to produkty już gorszej jakości. No. Po prostu nikomu na tym nie zależy, żeby to chodziło latami. Nie, nie, na pewno zależy na tym, żeby to rotowało, żeby to dawało zarabiać dla producentów. Tak. Ale całe groty tej nienawiści, jakie to nazywam czasem, na nas się przelewa. My po prostu bierzemy to, co jest dostępne jako zamiennik. Czyli wracając do tematu tych zamków, czyli proponuję jednak przesmarować, to grosze kosztuje nawet w każdym warsztacie, przy okazji jakiegoś sprawdzenia, nawet akumulatora. Większość warsztatów, jak i nasz, i pewnie w mieście, ma akcję, że za darmo sprawdza akumulatory, więc może właśnie
to w tym momencie przesmarować, to jeśli sam tego nie chce może zrobić. Może tester pokaże, że warto przed czasem wymienić taki akumulator. Co w nocy z testerów, wracałem może to nie w tym miejscu, ale kupiliśmy też taki tester i tak sceptycznie na początku, bo to z wydrukiem, z takimi innymi rzeczami, aczkolwiek widzę, że on wychwytuje te takie wady, na które wcześniej nie można było zlokalizować zwykłym obciążeniowym testerem, tak? Mhm. Czyli jakby ta technika też posuwa się do przodu i coraz bardziej jakby nadąża za czasami, za potrzebami. To odnośnie kumulatora już teraz powiedziałem, że ten kumulator jednak sprawdźmy. No wiadomo, że wszystkich czynników nie wyeliminujemy, no ale to jest prosta sprawa, nie kosztuje, można to sprawdzić tak samo jak zmierzyć płyn, gęstość tego płynu, chodzi tutaj o płynie chłodniczym. Tak, zmierzyć gęstość tego płynu, też to nie kosztuje. Czyli tutaj wspomnieliśmy już o zamkach, tak, o kołach, o płynach, o kumulatorze i jeszcze póki czas, no jeszcze troszeczkę czasu mamy, aczkolwiek te przymrozki w każdej chwili mogą wyskoczyć, zawczasu te uszczelki w drzwiach, w pokrywie bagażnika, czy w klapie bagażnika, może nasmarować. W tej chwili widziałem, w każdym hipermarkecie jest silikon sprayu, tak? Albo taki na naniesienie ręczne, więc to też możemy sami zrobić i to taka naprawdę czynność zabawowa, można powiedzieć, a ułatwi bardzo, bardzo nam życie później. Płyn w spryskiwaczach, rozmawialiśmy wcześniej, tak? Czyli też możemy to sobie zrobić sami. Tak, bo mimo dzisiaj piękna pogoda, plus 15 stopni, ale dzisiaj nad ranem, 7 rano, ja przednią szybę skrobałem. Także mimo było plus 3, plus 4, nie pamiętam ile komputer wskazywał, ale wiatr dodał swoje i przednia szyba była zamarznięta. Także to samo może się stać i z płynem do spryskiwaczy. Dokładnie. Może trochę za wcześnie o tym mówić, że jak złapię ten płyn, to już potem trzeba z dzień odmrażać, bo tak jak 5 litrów na kozi zmrozi. No ale lepiej już w tej chwili o tym wiedzieć, jeśli tam nam poziom spadnie tego płynu i wyświetli, gdzieś tam był większość pojazdów wyświetla na desce, to nie dolewajmy już letniego, po prostu dokończmy albo uzupełnimy zimowym. Przynajmniej w tej proporcji powyżej 50% zimowego, żeby dolać. Co jeszcze moglibyśmy też zrobić? Też na jesienne poranki, wilgotne poranki, też mankamentem jest zachodzące parą szyby od środka. No to tutaj tego powód. Wszyscy mówią, że na lato klimatyzację, tak? Ale ona w zimę i w te warunki atmosferyczne, jakie panują, też jest potrzebna. Przynajmniej filtr kabinowy, tak? Żeby on miał dobrą przepustowość. Jak zwykle, jakiś kartonik na wilgoć, pod dywanik, tak, grubszy, jakiś piaseczek, takie proste metody, ten koci, jak ja to nazywam, z kuwety, gdzieś tam w woreczku pod fotelem, usunąć jakieś dziwne, czasami widzimy w samochodzie, jak często się robi, jakieś butelki mokre tam, brzydko, ale szmaty, tak, no to trzeba zabrać, tak. To żeby wszystko zbiera i trzyma tą wilgoć. Trzyma bardzo, tak, więc co się da wysuszyć, co się da usunąć i co można, żeby sobie ułatwić, po prostu zmienić. Filtry nie muszą być wszystkie węglowe, bo węglowe są drogie, mogą być również dobrze te zwykłe, takie analogowe, to też bardzo dużo pomoże. I co jeszcze by nam zostało, drodzy Państwo, pióra wycieraczek. O tym zapominamy. Lato było bardzo ciepłe, mało tego deszczu było. Może nie widzieliśmy, jak zbierają dokładnie nasze pióra, ale po takim lecie suchym, gdzie też trochę tego kurzu jest więcej, to te pióra się jednak zużywają. Tak, tak. I tutaj też bym, no z doświadczenia, już mamy też wypożyczalni aut i z doświadczenia, nie wydajmy majątku na pióra. No i tak jest na sezon. To jest tylko na tę zimę wystarczy, tak, więc tak. Każde jedno, jakie by nie było, które będzie nowe, wystarczy nam na zimę. No na lato już możemy sobie doinwestować, jeśli jeździmy w lepsze, markowe jakieś pióra. Chociaż też one naprawdę w tej chwili wystarczają na sezon letni, zimowy i czasami jesienny. Jak ktoś sporo jeździ, to 3 razy do roku musi to wymienić. Czyli też tu można zwrócić na to uwagę, że już nie ma wycieraczek na rok. Tak. Nie ma takich rzeczy eksploatacyjnych, które są na rok, już w tej chwili. Czyli tutaj byśmy mogli być te wycieraczki, na pewno to pomoże. Może sprawić oświetlenie, że potem nie grzebać się i rąk nie kaleczyć, bo wiadomo, wszystkie w tej chwili żarówki są tak zabezpieczane, tak skonstruowane, że standardowo Kowalski mało kiedy da radę. My dzisiaj chcieliśmy też w jednym samochodzie zmienić żarówkę kierunkowskazu, no i już mamy, podejrzewam, na 2 godziny pracy, żeby ją wygrzebać z tych elementów, gdzie powpadała. Także. Panie Robercie, czyli wszystkie te rzeczy, które Pan wymienił, to naprawdę można albo samemu zrobić, albo naprawdę niewielkim nakładem kosztów, czy też
serwisy też przeprowadzają akcje jesienne, prawda? Tak, trzeba skorzystać z tych jesiennych akcji, no bo wiadomo, jak wszędzie jest konkurencja, już tu się prześcigamy między sobą i z tymi urządzeniami, z testerami i z tymi akcjami, więc producenci tych kumulatorów dostarczają nam jakieś tam urządzenia, są wymienione warsztaty na stronach gdzieś tych producentów kumulatorów, gdzie można bezpłatnie to zrobić, ale z tego, co mi jest wiadomo, prawie wszędzie taki kumulator bezpłatnie można sprawdzić. No wiadomo, że to ma na celu zwiększyć sprzedaż akumulatorów, ale urządzenia są naprawdę wiarygodne, więc jeśli tam on nie domaga już tak na krawędzi tego jego sprawności, to na pewno to będzie wiarygodny test. Wtedy można sprawdzić ładowanie, bo takie urządzenie sprawdza ładowanie, tak, pojemność akumulatora. Oczywiście taka usługa tylko musi być wykonana zgodnie ze sztuką, bo tam są też obwarowania typu pojemność akumulatora musi zostać wpisana, jego rodzaj, czy jest żelowy, czy jest kwasowy, i jeśli to wszystko zostanie prawidłowo zrobione, to na pewno test będzie wiarygodny, więc tu tylko taka uwaga, gdzie by Państwo nie pojechali, po prostu sobie tam popatrzeć, jak to jest robione, czy właściwie zostały wpisane te dane, tam będzie wydruk i wtedy Państwo będzie wiedzieli, tak mówiąc kolokwialnie, na czym stoić. Tak jest. Także tak jak Państwo słyszeli, naprawdę troszeczkę czasu przyłożyć się do przeglądu takiego krótkiego samochodu. Może to nam naprawdę uprzyjemnić, że tak powiem, poranki jesienne, żebyśmy bez przygód, prawda? I po części też przygotowanie do tej prawdziwej ziemi, zimy, która na pewno nadejdzie. Ja tu trochę się uśmiechnąłem. Uprzyjemnić poranki to może nie, ale przynajmniej nie wyprowadzić z równowagi. Tak jest. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Też bardzo dziękuję Państwu. A teraz Państwa zapraszam na tradycyjną część naszego magazynu, czyli znalezione w sieci. Zapraszam. Россия. Весна. Уборка. Заправляю я машину телефоном, ноутбуком, галстуком, часами, зонтом, телевизором, журналом, отдыхом, семьей на море, кофе с сахаром и сливок. Только всем необходимым заправляю я машину. Оплачивайте покупки банковской картой «Газпромбанк» «Газпромнефть» и получайте больше бонусов на карту для оплаты топлива на АЗС «Газпромнефть». Подробности на сайте АЗС «Газпромнефть» ГПН бонус. В dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że poświęcą Państwo chwilę czasu, aby zadbać o te nasze cztery kółka i aby ta jesień przebiegła bezproblemowo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.